Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Dishonored. Przechodzimy sobie do Starego Portu. Zobaczymy, co też tutaj nas będzie czekać. Jak widzę, bandy płaczków, więc będzie fajnie. Tak. Wracamy do Houndbeats. Tak naprawdę. Znaczy, domyśliłam się, że o to chodzi. W sumie musimy odzyskać Emily. Ewentualnie dokończyć naszą zemstę. Aha. Nie tak daleko do tego amuletu było, co? 6 na 8. No tak. Te kościane amulety tutaj pochodzą z bardzo różnych źródeł. O, rany. Wszystko jest niżej. Wszystko jest niżej. Pewnie przy wejściu do kanałów. I tam. Zajrzyjmy się, bo może jednak będę w stanie tam jakoś dotrzeć. Fak. Nie spodziewałam się tego. Naprawdę się tego nie spodziewałam. Niedobrze. No tak w sumie nie widziałam, nikogo nie widziałam i lałam sprawę, co? Nie, do tego kościanego amuletu podejrzewam, że będę musiała zejść po prostu w kanałach. No dobra. No i tu gadu gadu, a czas leci. W końcu zrobiłam tak, że w poprzednim odcinku wrzuciłam tak naprawdę dwa, które nagrywałam, więc jest zabawnie. Znaczy, czy zabawnie, no? Z pewnością dużo treści w tym odcinku jest. Aha. Okej. Czy to jak na razie spokój? Jeszcze ty. Cholera. Dobra. Ale też jego ciało nie zniknęło. To jest zastanawiające. Dobra, szczurami nie muszę się przejmować. O, nie mogę żadnego bełtu odzyskać. Cholera, aha. Jeden ze ściany mi się udało. To niedobrze. Zdecydowanie to niedobrze. Tu mamy pociski. Może powinnam pociskami się zająć w sumie. Trochę jednak z pistoletu poszczelać. Tak, wszystko jest na dole. Dobra, wchodzimy. Okej. Czyli mam tu wejść bez zastanawiania się. No dobra. Tak też wyszłam.
Nie wiem, czy to będzie już człowiek, czy płaczek. W każdym razie ja sobie jeszcze zajrzę tutaj. Tu podobno jest amulet. I tam, i gdzie nie spojrzę, to te amulety są. No, rany. Tędy nie przejdę. Czy ja weszłam w pułapkę? Nie widzę, żebym weszła w pułapkę. O! O, dobra, okej. Wyszło mi jakoś. Trochę się bałam, że jednak nie wyjdzie. W sensie, że za późno wybuchnie. Ale dało radę. Wy macie monety. Dobrze. Okej. Dało radę. Jakoś. Jakoś dało radę. O, nie mam tej nie mam kombinacji do tego szyfru. No nie. A może tu znajdę? Hmm? 13 miesięcy. Dobra. Dobra. Chciałam sprawdzić tą notatkę, jak to w końcu było. Wiatr, ziarna, lód. Dobra. Przeczytajmy. Pięć. Dwa, osiem, tak? Dobrze chyba sprawdziłam. Jej! Okej, czy tu jeszcze jest coś ciekawego? Nie bardzo, i trochę szkoda. Tu jest plujek, którego mogłabym zajść i w sumie spróbować go zniszczyć. Aha, tylko ciebie tak nie zniszczę, co? Ty musisz się otworzyć najpierw na mnie, żebym mogła cię zniszczyć, prawda? Ja chyba w ogóle nie mam iść w tę stronę. Wiecie? Nie wiem, czy ja nie robię zwiedzania... Nie zwiedzam trochę nad wyraz. Dobrze. Zajrzyjmy w sumie. Wróćmy się do tej bramy kanałów i zobaczmy, co też tutaj się dla nas wydarzy przy niej. Pewnie będziemy mogli przez nią przejść. Okej, ty zdążyłeś umrzeć. Potrzebny klucz główny do kanałów Dunwall. Jep, bardzo dobrze, że się wróciłam. Muszę iść poszukać klucza. Idźmy więc tędy. Okej. Starczy cię na jeden cios macnąć. Perła. Wy macie perły. Interesujące. Wszystko jest jakoś w tamtą stronę, ale tu pewnie będę zawracać. Po prostu. Miśki tu są.
Okej. Dobra. Oj, amunicji na to schodzi jakieś straszne ilości. Tak wiem, że przynajmniej kasę mam, ale to też za dużo mi nie da. Wiecie co? Popłynę, że tak powiem, pełna powietrza, żeby mi się tu nie utopić. No płyń, płyń, płyń. No tak, ledwo, ledwo ci się udało. Czy tu jeszcze mogę coś zrobić na dole? Chyba nie. To nie pod wodą, co? Ani nie w wodzie. Wejdźmy na schodki. Wszystko jest gdzieś tam. No dobra. Też jedzenie. Nie obraziłabym się. O! Babunia, łach! Don't kill me! Granarag, stop! Stop what you're doing! Can we at least talk about it? My knife's gotta be nice and sharp to cut into your skeleton, Slackjaw. Slackjaw. Nie wiem, co ja mam tu zrobić. Czy mam uratować... Dobra, pogadajmy z babunią. My love, are you ready to help get Slackjaw's bones? Granny has some birthday gifts for you. I've been saving them up in case you ever came back to me. Nie wiem, co mam zrobić. Czy domyślam się, że na pacyfistycznej ścieżce mam się nie zgodzić? Po prostu. Z tego co pamiętam, to Slackjaw był przywódcą bandytów. Nie. Wiesz, babciu, przepraszam cię, ale nie. To szaleństwo. Not going to help Granny? Well, I'm disappointed. You better leave. Aha. Muszę albo cię zabić, albo ci w tym pomóc, tak? Aj, Slackjaw. You cheating bastard. You're down here too? The least you could do is help me out. You swindled me good, masked man. And all along you were the same bastard who killed the Empress. Oh yeah, Corvo. Word is all over the street. Naprawdę? Muszę tak wybierać? Dobra, szczerze pomogę Slackjawowi. Oh no, you don't. I'll kill you and cook you and eat your heart for breakfast. Idźmy pod tą kamę. I control the clouds. They come and go at my command. Aha. Uroczo. Nie sądziłam, że ona jest aż tak potężną czarownicą. Dobrze, znalazłam kamę. I co mam teraz z tą kamą zrobić? Otworzyć piec. I co mam dalej zrobić? Poczekajcie. Po co?
Dobrze, położę tu kamerę. Tak. Szczury, 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 szczury! Now you'll see what I can do. It's too late for him, and it's too late for you. Jesteś tego taka pewna? What's wrong? Can't you find me? Nie. Au. Au, 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 au. You're a fool to try to help him. A fool. And now you're going to die. Naprawdę. Oczywiście mi wybuchło to w twarz. Gdzie ona jest? Tu jesteś. Okej. Okej. Trochę mi jej szkoda. Może i nie. Była wiedźmą. Znaczy... Miała to samo pochodzenie co my? O, nie mogę więcej strzałek. Rozejrzyjmy się, co tutaj jest wartościowego, tak naprawdę. Pewnie krwią, żółcią, wielorybim tłuszczem. Tak? To ten sam klucz, który otwiera kanały. When we were kids, we were all scared of Granny Rags. Thought she was a terrible witch. To nie był trudny boss. Then we grew up and figured she was just a sad old lady. We were right the first time. Now ain't that funny? I owe you. This won't even the score, but it's all I got left. Luck to you, Corvo. To też dostałam kasę. No niech ci będzie. Powodzenia, chłopie. Idziemy stąd. Co tu dużo kryć? Trzeba się stąd wydostać. Przydałoby się jakieś jedzenie. Zawsze tego jedzenia jest pełno i to w takich dziwnych miejscach. A teraz akurat go nie ma. Jakby mi się przydało. Pewnie zaraz gdzieś będzie. Nie wiem, czy to jest akurat to miejsce, w którym miałam być, ale będę się rozglądać, kombinować. O, rany. Po bogatemu, ale jedzenia nie ma. A, okej. Okay. Kolejna runa. Find your way into such interesting places, Corvo. No. At the eye of the storm, raging between Granny Rags and this man who has lived his whole life. With a cleaver in one hand, and a bottle in the other. Crawling out of those flooded ruins, winding your way back to the pub where you last saw Emily. Where is she now? How does it feel now, knowing your allies betrayed you? Strange how there's always a little more innocence left to lose. And Dowd, the man who killed the Empress, you had him in the palm of your hand, and you let him walk away? Tak. You fascinate me. Mm. Takie zainteresowanie może być niezdrowe. Wiecie co? Zobaczmy, jakie my mamy te kościane amulety. Trochę się boję tu wchodzić. Nie za bardzo jestem przywiązana do walki i do tych wszystkich wskaźników. Wow! Wow! A, ta podróż! Też prawda jest taka, że mana mi się akurat przydaje. A! Tu wypadłam. No dobra. To nie jest złe. To wszystko jest pewnie tutaj dalej w kanałach. Mhm. Wiecie co, zapiszę jeszcze grę. No okej. Okay.
jesteś tutaj całkiem sama. No może nie taka całkiem sama. A. Okej, mam nadzieję, że nikt więcej tu się nie pojawi. A. Wezmę pociski. Ty miałeś chyba pistolet. Tak. Prawie nie używam tego pistoletu. Tak, bo jest głośny w sumie. Ale tutaj może się nadać. Łaczki mnie nie zjedzą. Bez przesady. Czy ktoś tam jeszcze jest? Powinien być chyba jeszcze jeden. No. Cholera. Trafiłam. Mimo, że ta broń jest naprawdę niecelna. To jesteś cieniuńki. Okej. To i tak wam zrobiło krzywdę, to dobrze. Tam coś widziałam, bo mi się wydawało, że chodziło. No dobra. Nie, chodzi tam. I tu? O rany. Nie ma tak marnować amunicję. Dobra. To chyba tyle. Runa jest niedaleko, ale rozejrzę się jeszcze tutaj po okolicy. Ty nie żyjesz. To dobrze. Cieszy mnie to. Perły. Cały czas mnie zastanawia, dlaczego to coś ma perły. I dlaczego to jest takie... creepy. W sensie, że to ma perły. To jest takie obrzydliwo straszne. Ja mi się w tamtą stronę, więc pójdźmy w przeciwną. Moja logika. O! Logika zwiedzacza. Jedzenie! Po raz pierwszy od jakiegoś czasu znalazłam tu jedzenie. To dobrze. Tu nie wyjdę. O, tu wyjdę. Nie wiem, czy nie lepiej mi jeszcze zajrzeć tutaj i nie zobaczyć, czy czegoś tutaj nie ma. Na przykład granatu, które też mi się przydają ostatnio. Jak wreszcie mogę ich używać, to mi się przydają. Idealnie. Czy tu coś jeszcze jest? Tu jest jeszcze jakiś. I ryby. Znaczy ryba. Nie chcę mi się skakać. Nie chcę mi się skakać, po prostu mi się nie chce. Wyjście z kanałów już za chwilę. Będziemy mogli się iść i mścić. A ja zbieram tym razem... A ja sobie zbieram drobniaki, bo czemu by nie? Jedzenie. Coś, czego tak bardzo mi brakowało przez ten czas. Najlepsze jest jedzenie z kanałów, przecież jest po prostu mniam pycha cudo. Idziemy tutaj. Oczywiście. Jezu, mam widok ten, że widzę przez ściany, widzę, co jest w szafkach, a i tak zaglądam, widząc, że tam nic nie ma. No i co? Idziemy dalej.
nie ma co. Idziemy do pubu. Tam w pubie się zorientujemy co i jak. Poprzedni odcinek był długi, a ten też niech będzie długi. Tylko jeden obraz Sokołowa znalazłam. O rany i wysoki poziom chaosu. No cóż, nie tyskałam się w tej misji, zdecydowanie. Idziemy dalej. Zobaczymy też, co nas czeka w pubie. Nie wiem, skąd ja przyszłam. Cześć. Please, no. Oh, it's you, Corvo. Thank the stars. We all thought you'd been killed. Except for Samuel. He seemed sure you'd survive. I saw him on the river shortly before the killing began. He was smart enough not to come ashore. But I'll bet he's still out there. Looking for you is my guess. Havelock called us into the yard. But I wasn't feeling well. I just watched from the attic. Co się wydarzyło? The animal bought his cutlass. He stuck Wallace through the eye with it. Then he did Lydia. Callista he shot in the back with his pistol. Co za sukinsyny! Havelock kept yelling something about the things he'd done and how no one could ever know. Pendleton wouldn't even look anyone in the face. They said it was time for Sokolov and went off to his cage. I don't know what happened after that. O ja pierdzielę. Emily was there when the killing started. Poor child. I hope she hid her eyes. The Admiral said that Martin was right. I guess they talked about it. And they started to worry they'd get executed for all that they'd done, going after the Lord Regent and his allies. I suppose it's why they've poisoned you too. Wiedziałaś. I thought Lydia would squeal on me at the end. She just told Havelock to screw himself and died. Lydia's the only one who ever showed me any kindness. Biedna. I don't think the Admiral actually knew I existed. Oh, biedna jesteś, co? I can hide here for as long as it takes. Seems that no one is safe when a man is that close to a prize like the throne. Okej, to cię objem przy okazji, skoro już tu jestem. Nie potrzebuję remedium duchowego, to też mi nie jest potrzebne, więc mogę zrobić tak. No i teraz już żadne jedzenie nie będzie mi potrzebne. Klucz do porzuconego apartamentu, do portów. Słyszałam czyjś głos. Więc tu jestem. Aha, dobra, to widziałam. Gadaj ze mną. Teraz chcesz pogadać? Nie, nie pogadasz. Cały czas ze mną nie pogadasz. Jak rozumiem, rozmowy się skończyły między nami. Tam też nie pójdę. Ale mam klucz. Tak. Więc mogę teoretycznie wyjść. Dobra. Wyjdźmy. Muszę przejść kanałami. Oczywiście nie mogę się wrócić tutaj do kanałów, bo kij wie, jak ja tędy weszłam. Zacięta. No tak. Weszłam przez drzwi. Będę musiała się jakoś przekraść tędy, prawda? Co ja mam z tym Havelockiem zrobić? Crazy mask on, creeping closer and closer, ever closer, until... Cut it out. What's so impressive about Corvo, anyway? Who's he got up against? A couple of high overseers, a couple of noblemen? He could never stand up to men with our training. Well, tak? Now I do tak uważacie?
I want to see you run crying for the cover of the tall boys out back. Like you were, the other night. What was I supposed to do? Stand there and get hit by rocks? They were just kids. Posłuchajmy. I hope Lord Regent Havelock sends the tall boys in to level the place. Tu jest tall boy. On the throne, is it gonna cure the plague? High Overseer Martin says it will. He says we were cursed when the Empress died by Corvo's black magic, and the rats are never gonna leave until we had a real Caldwin back. He says the outsider follows Corvo around. There's some curse on this city, that's for sure. I'm still trying to forget working in the flooded district. Don't remind me. Before we go, I'm gonna stash a few bottles of wine from the cellar. Take them out of here with us. Just make sure Corvo's not hiding down there first. Maybe you're right about that guy. Okay. Jest tam Talboy, który będzie tu szedł, co nie jest dobrą wiadomością dla mnie. Jakby to sprytnie rozwiązać? Przede wszystkim nie zasła... Nie dostaniecie się tutaj, nie. Mam nadzieję. A, nie, to chciałam. Będą tu krążyć teraz, cholera by ich, no. Spróbujmy teraz. Albo i nie. Czy on chodzi wzdłuż tej ulicy, czy... Będzie... O, szczurki. Czy będzie zakręcał? Jakby zakręcał, to byłabym bardzo szczęśliwa. Widzisz mnie, Zozo? Zakręcasz. Jak fajnie. Dobra. With sad hearts, the city watch must announce the death of the Lord Regent Hiram Burrows. May his spirit fade from this world and suffer no more. Ale coś muszę zrobić. I, Admiral Farley Havelock, humbly accept the mantle of Lord Regent of the State of Bristol. Przydałoby mi się tak Havelocka znaleźć. Talboje, Jezu, dlaczego jest tak strasznie? Nie wiem, gdzie mam to schować, to ciało. Na razie rzucę je tutaj. Dobrze, moi drodzy. Chyba w tym emocjonującym momencie będę kończyć. Bo tutaj jeszcze przede mną dużo kombinowania i to będzie na pewno materiał na kolejny odcinek. Dzięki serdeczne za oglądanie, do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się!